Czemu moja kamera wygląda jak gówno? Teraz zobaczę. W ogóle zobaczę, jak tam jakości. Są wszystkie, fantastycznie. Cześć Sylwio, witam w moim sklepie. W sensie sklepie PlayStation. Sprawdzam, są przeceny wiosenne. Jest wiosenna promocja, więc sprawdzam, co jest ciekawego. Zanim zaczniemy streama. Ale na razie nic nie widzę w sumie takiego, co bym bardzo chciał i co było jakoś bardzo... apparently ten nie chce za bardzo sam... samo PlayStation, samo Sony nie chce. Tak! Okami! Moja trzecia oryginalna kopia. Bo pierwsza była na Wii, druga była na PC i teraz jest ta na PS4. I sobie przechodzę jeszcze raz, bo po prostu kocham tę grę. W opór. To jest absolutnie mój ulubiony tytuł. I nigdy mi się nie nudzi. Mi się gra w niego tak samo przyjemnie zawsze. Okami to jest cud. To jest po prostu cudowny tytuł. Ja dzisiaj bez primaprisowych, niestety. Cześć Itsuru. Może by nawet coś ode mnie wyszło, gdyby nie to, że ja przez półtora dnia byłem bez internetu. Sen mid. Hej. Cześć Samurai. Cześć Kson. I niestety nieśmiesznym żartem jest to, że dalej nie mamy bota. Będę musiał coś z tym zrobić. Chyba. Czy jest dźwięk normalny? Dajcie mi znać, bo z tym zawsze jest problem. Nigdy nie ma dźwięku. Jest, no to super. Nie no, Dim, no Prima Aprilis, uważaj, bo się pomylisz. Nie, w ten sposób to mi nie nabierzesz. Gdzie? No, mam Discorda na innym monitorze. Muszę sprawdzić na telefonie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że od ostatniego razu. A nie, ten mnie też wkręca, on mnie wkręca, Sebastian też mnie wkręca. Prima Aprilis, uważaj, bo się pomylisz. To jest... żarcik jest, to jest. Zresztą zaraz się upewnię, ale ja już koluję, że to jest żarcik. O! Ty faktycznie, on nie żartował, chłop nie żartował! Nice. Mega dojce, kurwa, hashtag. Dobrze jest was widzieć. Dzisiejszy dzień był chujowy dla mnie w pracy. Było dużo pracy i ja mało zrobiłem. I bardzo jestem zły i zniesmaczony. Ale mam nadzieję, że teraz będzie fajnie chillowo, że będzie kolorowo, chilloutowo. Cześć Damian. Symphony of Swords jest stoną ostatni świat przed endgame'em, ostatnią postacią, czyli Riku. Tylko musimy najpierw dropnąć. Ile tych TP? Slow Motion Turbo. Wow. Droplet Magnet. Achievement nawet dostałem za to, trofkę. Drop this attack, magic, defense, gain. Wszystko gain, sliding. Super jest, jeszcze nam zostaje reszty. No money. No, come back, that's my money! Wielkie. Rajku. Ready, set, die. To nie jest dive, tylko to jest die. Go, taki fajny ten, taki fajny utwór znalazłem ostatnio. W sensie fajny, no bardzo mi się spodobał, tylko sobie słucham. Mianowicie Hikaru Utada, czyli wykonawczyni
większości, jak nie wszystkich, utworów otwierających do Kingdom Heartsów. Zrobiła też ostatnio... bo ja mogę im poziomy podnosić, Jezu, zapominam o tym. Zrobiła ostatnio utwór do nowego filmu Ewangeliona, chyba 3 plus 1. Się nazywa, jest film. Thrice Upon a Time. Utwór się nazywa One Last Kiss i to jest całkiem dobry bop. Bardzo, bardzo dobrze się niego słucha. To ja w ogóle ostatnio rewatchuję Ewangeliona, więc... tak tam tematycznie, na to rzecz. Zupełnie, no tak, te dropy są... Zresztą nawet kolorystyka pasuje, nie? Czerwony, taki krwisto-czerwony. Karmazynowy wręcz. Gold Diver, been down too long in the midnight sea. Już chyba robiłem ten żart na poprzednim tym. Boże, Boże, powódź! A flood? Strange. It's coming from upstairs. Panie sąsiedzie, zakręć pan kurek, bo leje mi pan do mieszkania. Czemu on ma na starcie drop 1.6? To jest dla mnie dziwne. No mamy D, mamy... What's his face? Czemu więcej balung my nie mamy przypadkiem? Mamy zero grawigę, ale mi jest niepotrzebna. Witaj z Pretty Team. Będziesz, rozumiem, tworzyć. All for One, dobry Keyblade, tak mi się wydaje, na nasze magiczne zapotrzebowanie. Więc na ostatnim streamie Luna była naszym spiritem wyboru. Zobaczmy, co możemy zrobić teraz. Niestety nie mogę zrobić lewka, bo nie ma materiałów. Patrzę, co ja mogę tutaj zrobić w ogóle. Najlepiej z fantasy, jakby coś się dało zrobić. Jakich mamy dużo fantasy? Grim fantasy mamy trochę. Z Charming Fantasy możemy sobie zrobić Ponącą Horsi. Z Rampant Fantasy też, z Lofty Fantasy. Co to jest? Fleeting Fantasy możemy sobie... Figment, Wondrous Fantasy to jest Fruitscat. Który jest niepotrzebny mi. Intrepid Fantasy. Co z tego da się zrobić? Królika już mamy. Charming Fantasy, więc z tego pewnie nic się nie da zrobić, mamy jedną sztukę. Możemy zrobić Nehokata. Tylko jest 90% szans, 10% szansy na niego tylko, to jest straszne. Jestaboki. Nie ma mid. Dim gra na midzie dzisiaj. Miał Jesty! Jezu, chciałbym, ale nie mam materiałów na niego. Jest potrzebny jeszcze jeden malleable. Nie, miał Jesty! Nasty miał Jesty! Nie, biorę! Biorę katanoki! No muszę! Katanoki! Co możemy dać? Potion. Panacea mu damy, będzie więcej affinity. Jak nazywamy katanuki? Dukinuki! My name is Dukinuki! Dzuki! Dzuki!
Fantastyczne. Cukinuki. Jest świetny start. Już jest ten, już jest cukinuki. Co ciekawego ma cukinuki w swoim... Ja najpierw muszę zmienić party w ogóle, więc... Luna idzie spać również w grze. Zobaczymy, co ma ciekawego cukinuki. Cukinuki, mini block, slow block, bind block, secret, poison block. To jest jakiś resistowy. Cześć, Triples. Nie wiem, czy bossowie będą aż tak jakby resist heavy, no ale zobaczymy. Na razie mamy powódź. Ja mogę stąd wyjść. Cześć, Bricky. Jest dla mnie w ogóle niezwykle ciekawe, że pomimo tego, że wieży magicznej nie ma jakby... No nie jesteśmy w niej fabularnie, w tej właściwie wieży Yensida, to i tak mamy jakby lokację dalej. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce w Symphony of Sorcery, przez to, że zobaczysz, że nie ma innych efektów dźwiękowych jak muzyka. Moim zdaniem to jest bardzo ładny zabieg. Jest taka imersja w ten jeden konkretny świat. Tu się coś zmienia, nie? Ciekawe to jest. Mi się podoba. I też odgłosy uderzeń są różne. Ciekawe jest to zrobione. Mi się podoba. Zwłaszcza, że muzyka jest też zauważalnie inna niż nasza typowa overworldowa. Co bardzo dodaje też takiej... wyjątkowość miejsca. Okej. Jest jeszcze jeden. Jest na czas, pięknie. Balony takie wcale nie OP. Easy as. Co my dostajemy jako bonus? Wondrous Fancy i Royal Cake. Wondrous Fancy to jest tak łatwo farmable, że w sumie aż żal. Dobra. Jak tam podtopy? Ale nikt ci nie zmusza, you know, do przechodzenia gier. Graj w to, co masz ochotę. Ja na przykład po raz 50 przychodzę okami ostatnio w wolnym czasie. Mickey! Ja, ten znowu ma orgazm przez sen, to jest niesamowite. It's this musical score. It has him trapped. You won't be able to defeat that darkness with brute force. I'm Mickey, the sorcerer's apprentice. House Flipper dodał Kame House. Pewnie pierwszokwietniowo. Riku, if brute force won't work, tell me what will. Do you really mean you're gonna try and help me? Yes. Yes. Gosh, Riku, something tells me you and I are going to be good friends and we'll help each other out a lot someday. Nie, no co ty? Wcale nie subtelny foreshadowing. Inside this music is a sound idea powerful enough to dispel the darkness. Can you find it? No. I'll try. Leave it to me. W ogóle jakoś chłodzenie teraz jest, w sensie... Cały dzień było ciepło, teraz nagle jest tak jakoś chłodne. Zaraz będę musiał sobie okno zamknąć, mam takie... odszczelnione. Ale to nie wystarczy. Skip, nie interesuje mnie. Dobra, musimy znaleźć dźwięczny pomysł. Czy wiem, sound idea to się tłumaczy na polskim więcej jako rozsądny pomysł, ale no to nie ma tej... Czekaj, ten przychlast ma... Dopiero 33! O, słaby! Ja pewnie powbija trochę podczas tej podróży po... magicznej symfonii, po symfonii czarodziejstwa. Czy...
powinniśmy być zupełnie innym jakby krajobrazie niż Sora, to też będzie bardzo dobrze robiło dla różnorodności tego świata, że książka jest inna, więc ten krajobraz jest też zupełnie, zupełnie inny. Cycucha, Finky up. Good. No i Riku dostał levela, więc to jest to, o czym mówiłem, że on powoli będzie nadrabiał. Zresztą mówię, no wolałbym. Dziwne to było. No ale porobione. Chciałbym, żeby Riku dostawał poziomy bardziej niż Sora. Dobra. Nie no, te sound efekty są cudowne, uwielbiam. Co my tu mamy? Boro? Nie! Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. To musimy aktywować. Ja mam tam jednego bada, trochę mi z tym przykro jest, no ale... Tak to jak się ma Melody of Memory w Dream Drop Distance. Pamiętajmy, że możemy też używać tego. To jest taki, po coś mamy ten... Flow motion. Pokaż naszego nowego przy... No właśnie... Tu jest! Tu jest on, tu jest Katanuki. Dupą się do nas odwrócił. Czy mam wejść i go pomiziać? O to ci chodzi. Ne. Tu jest niewidzialna... O, tu jest niewidzialna ściana, co za bullshit. Bardziej pomiziać, okej. Okay. Już idę go wyczochrać. Cukinuki! Dostał poziom. Spirits Bolt. O! Nie chcę, żeby go głaskać. Trzeba go tykać. Może po brzuszku się go da. On nie chce. I teraz chce. To nie wiem, od czego to zależy. Że on raz chce tak, raz chce tak. Ale ewidentnie w dobrą kombinację wszedłem, bo dostaję dużo bonusów, benefitów. Tak dalej mu w ten sposób najpierw pójdzie mini block poison, bo zobaczymy, co jest po sekretach pokryte. A czy resztę może sobie w ogóle coś podblokowywać? Cuchy zabijcie link completed. A tutaj czego nam brakuje, skoro... Pewnie niczego, tutaj też musimy mieć już skończone. Może później będzie muzyka z tego, tego pinbola. Ale na razie nie planuję, na razie przechodzimy sobie normalny świat. Chodź, pokażę ci świat. Ale zajebisty on jest. Ja jest przyjemny, jest bardzo przyjemny. Mam wrażenie, że trochę Dream Drop Distance cierpi na monotematyczność. Pod tym względem, że Cité des Cloches na przykład i Country of the Musketeers są do siebie bardzo podobne, jeżeli nie praktycznie tożsame w założeniach. Traverse Town to też jest w sumie... Zero Graviza? Mamy tutaj czary poziomu za? Tak! Ho! Wstaj sobie za jedną balunrę. Zobaczymy, jak to działa. Jestem ciekaw, Zero Graviza jak działa. Chodź, pokażę ci... Co, Wardo!
Ej, myślę, żeśmy szli w tę stronę. No, ale to, że się wróciliśmy, jest na plus dla nas, bo dostaliśmy abilita. Okej, czyli to pole się generuje po prostu cały czas. My nie musimy wstać, żeby go pilnować. Ale ciekawie to wygląda. Ha? Kim ty jesteś? I challenge thee. Musimy wykończyć Trimiter. What? Wait, what? Ale że ile on ma... Co? No to jest ciekawe. Powiem, że nie. No cóż, taktyczne wykorzystywanie balonów powinno nam przynieść wymierne korzyści. Czy ja na Riku nie mam area recovery? Mogę w sumie nie mieć na nim. Dukinuki, neczej dzuk! No bo on się miał nazywać Dukinuki, ale Xero stwierdził, że on się musi nazywać Dukinuki i ja... no on musiał. Ha? 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 On jest na czas? Czy... Słuchajcie, dajcie mi znać, jak wyjdzie gdzieś Shaman King z napisami. Bo dzisiaj wychodzi pierwszy odcinek, a jeszcze nie ma gdzie napisów. I ja go będę oglądał po streamie. Więc jak ktoś już przyuważy, to niech da znać. Nie z polskimi, żeby nie było. Chodzi mi o angielskie napisy. Jest już, podobno wyszedł. I ludzie mówią, że fajny. Ja na GoGo anime sprawdzałem, to nie ma jeszcze. Ja... Najgorsze jest to, że wiecie, jest na Netflixie, ja mam Netflixa. I mógłbym tam oglądać, w sensie jest, no jest napisane, że będzie. A właśnie sęk w tym, że będzie, a nie, że już jest. Dobra, Honesty Zero gra Visa przy balonach, jest trochę useless mimo. Okej, kolejny level. Spuść mnie nie. Mam aerial recovery, to jest bez sensu. Shadow Slide. Shadow Strike. Okej, okay, coś takiego. Czemu nie chcesz się... A tak przy ludziach? A, bo ja guziki mylę, dlatego mi nie wychodzi, okej. Nie. Nie, tutaj jest wszystko w porządku, jakby to ja jestem pośledzony. Nice. Cześć, Luna!
Czemu wasz harmonogram informacji, kiedy streamujecie, jest tak nieaktualny? Jest dobre pytanie, bo chyba nie zdążyłem update'ować. Trzeba by to zmienić. Znaczy, moje godziny streamów chyba są takie same jak zawsze, tylko czas jest inny? Rising Wind. No, to jest prosty link do trafiania rzeczy, na szczęście. Więc to już mamy z głowy. Ogólnie to, o Boże, Boże, żeby ten Shaman King już był, jak ja skończę streamować. Chciałbym go obejrzeć. Bardzo się po prostu jaram. Tak, to dzisiaj, 1 kwietnia. Już w Japonii wyszedł odcinek, tylko czekamy tak naprawdę na napisy. Pup. Dulcet Fancy Royal Cake. Okej, no, mogło być lepiej. Ja nie będę aż tak marudził. Nie, może Dim po prostu chciała cię sprankować. Nie no, Luna jest w tych figurkach. W figurkach będzie. Będzie figurka totalnie. 100%. No scam. Nie powiedz mi, bo słuchajcie, ja wam przytoczę pokrótce sytuację, co się stało. Mianowicie wczoraj już po północy, czyli już był pierwszy, ona napisała do mnie: figurka Husbando Bring Arts. Ja napisałem takie: ej, serio, ale super, w końcu jakoś trochę miłości dostaję. Po czym ona mi napisała: prima prilis. Ja się zastanawiam, czy Luna, ciebie ktoś wcześniej sprankował, czy ty mnie po prostu sprankowałaś? A to był hold. Okej. Okay. A, okej. Okay. A ja się tak autentycznie ucieszyłem twoim szczęściem. A ty mi... No. A potem wszyscy... Słuchaj, śmiechu było co niemiara, Sylwio. Próbuję wejść na te liście. Dziękuję. Ding. Ding. Aha! Fajne. Jezu. Co my tu mamy? Balun za morze? Proszę. A Rio Dragon, czyli smok przepis. Na tyle znam Japanizu, żeby wiedzieć, że Ryu to jest smok. Niesamowity jestem, nie? A, jestem zajebisty. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Droga ta papryka. Co?
Bo mnie kosztowało 18? Brałem ostatnio. Śnieżno. A my przez pory roku chodzimy. Tak mi się wydaje. To tam była jesień. Teraz jest zima. Na początku było... Nie wiem. Wiosna? Tak była. Koleś podobno. Ja ci nie powiem. Już. Przebranżawiam się. A widzisz, to jest dobry materiał, bo nikt mnie nie weźmie na poważnie, bo dzisiaj jest prima aprilis. A ja naprawdę się przebranżawiam na wodę. Któryś już raz w moim życiu zresztą. Czemu ci łokcie wolno był? W sensie, nie wiem. Co robisz, że cię łokcie bolą? O, w ten sposób zapytam. Już nie łapią się na złotą kartkę, tak. O Boże, śniegawy. Śniegawa TV, nu. Szmergla. Symphony of Sorcery to jest naprawdę świat złoto. O którą wszyscy czytaj ja proszą. Czy to w końcu był... Czy to w końcu była próba zrobienia Milkerski? Czemu ten katanuki? Czemu nasz dzuki-nuki jest niewidoczny? Defeat all the spirits. S. O Boże, nie odjeżdżaj! Nie odjechał! Nie odjeżdżaj, to też moje dzieci. Finish! Zastanawiam się, czemu dodaje się wykrzykniki, jak się sprecyzuje, jaka wersja danej osoby. Na przykład, nie wiem, fem wykrzyknik. Nie wiem, od czego to jest. W sensie, jakby... Nie można po prostu napisać spacji! I tak jakby nie jest przytyk, po prostu jestem genuinely curious, skąd to się wzięło. Nie jestem wredny. Ja może zdaje się być, czasami często, a nie jestem. Będę zejście chyba. Słuchajcie, moi drodzy, mam pytanie do was. Co sądzicie o neozaimkach? On się tak chyba nazywa, neozaimki. Czyli na przykład miał self, albo nia self, że jak jest
jak jest... Na Twitterze ma się na przykład coś takiego, że jest napisane, nie wiem, he him, nie? Albo she her. To są ludzie, którzy proszą, żeby się do nich zwracać właśnie per miał self. Ja wam zaraz powiem, bo to jest ciekawy fenomen. Neopronouns. Znaczy, rolą neopronounsów jest, z tego co rozumiem, cześć Marcin, jak ten strumyk poszedł? Widziałem, że byłem, nie za bardzo mogłem być, bo ja albo wracałem do domu, albo się ogarniałem w domu. To zostało stworzone chyba z chęcią, żeby stworzyć takie gender neutral pronounsy. Takie neutralne płciowo zaimki, nie? Bardzo miły strumyk, fajny. Ale, no w momencie kiedy skakali z radości, chyba w Jump Kinga grać. King Queen. Co nie? Jest już gender neutral ten! Jest już gender neutral... zaimek, nie trzeba robić neo zaimku! Jest day! Czekaj, co bo... Nie! Jaki bo... Dlaczego ja to przeoczyłem? Jebane neozaimki! Żeby nie było, ja... Bo... Rozumiem, chodzimy... Znaczy... Nie jest temat polityczny, to jest temat normalny, więc... Moim zdaniem, więc można o nim porozmawiać. Mianowicie... rozumiem jakby problemy... neutralności. Jakiegoś tam... Powiedzmy... Transpłciowość jest jakby rzeczą i jakby płciowa identyfikacja i są faktycznie osoby, które jakby, nie wiem, powiedzmy... No, najprostszy przykład. Wygląda jak mężczyzna, ale czuje się jak kobieta i identyfikuje się jak kobieta. Więc nie chcą, żeby na przykład mówić, prawda, hi-hi. No i są po prostu osoby, które preferują they, bo jakby też nie czują się komfortowo, nie chcą być identyfikowane, znaczy nie chcą być może utożsamiane z jakąś płcią pod względem takim stereotypowo, osobowościowo, no rozumiecie, że patrz na mnie jak na osobę, a nie na płeć, trochę jakby, trochę też rozumiem ten koncept, w świecie, kiedy różnice jakby... zacierają się... jakieś takie różnice między płcią, osobowościowe, funkcjonalne, tak? Jakby mamy, a raczej powinniśmy mieć... Nortiego. Husbando! You waiting for me?
Yes. The boy chosen by the Keyblade. Raiku. Riku. What? It was yours first, wasn't it? Od czego zaczął się... Ja go zacząłem tak, o! Bo mi się przypomniało, że ostatnio widziałem... Na Twitterze. Jakieś takie Freddy z nieopranonami. Maybe so. But I'm here to change all of that. Kus Brando. Once again, you performed predictably, although on a grander scale than I imagined. If you're feeling so chatty, let's skip to where you reveal what this is all about. I don't know how you did it, but you really have found a way to trap darkness inside your heart. And a boy who's immune to darkness is of no use to us. Well, there's some good news. Your abyss awaits. Jaki cool shot. Wyglądanie cool. Toć to Czernabok. O Boże, będziemy latać, nie lubię. Jezu, no nie, naprawdę zrobili walkę z bossem. Latajkę, no gimiki, nienawidzę. Czernabyl. Ale boss! Maria, no nie mogę. To jest prawie jak Perfect Chaos Sonic Adventure. Jest podobny motyw. Taki zajebisty setting i tak zmarnowane. No to jest zmarnowane. Au. Au. I on to przywołał. Znaczy, no to się po prostu pojawiło, nawet nie wiem czy z jego woli. Co się ze mną dzieje? Halo? Ha? Jak ja mam się tego odczepić? Ha? O, what? Co się stało? Ha? Ja żyję? Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Okej. Znaczy nie było podane. Ja go wykrakałem jakieś 3 razy. Not even close, baby. It's originally from CC plus code. You have a boolean variable that's real first and you put a wykrzyknik front of it, just flips the value. Thank you, Riku! Say, can we try out that sound idea? Czerna pog. Rozumiem koncept w takim razie z tym wykrzyknikiem. Teraz Sora pójdzie po drugiej stronie walczyć. No tak, i oczywiście DDB odleci. Hmm.
I co? Czyli jest za 15, 20 i za chwilę zaczynamy ostatni świat? Tak mi się wydaje? Was amazing. What happened? Sora. Sora? Funny. Just hearing that name kind of makes me want to smile. Yeah. That's how he is. What do you know? Riku and Sora. The sound ideas you two set free. Luna idzie po papier. Po chusteczki. Sora can find the brightest part of anything and pull off miracles like there's nothing to it. Sora się stała, it's pretty hard not to smile around him. Wow! No wonder the music sounded like so much fun. But I bet he's got you to thank for that. Having such a good friend means he could really enjoy it. Huh? It's like each of you is holding on to a little part of the other. Nakama. Your hearts are always in tune, so they're free to sing. Zostaje stunowani. Synchro Summon! You will. Riku już wie. Boż. Smok, smok. Miki nigdy nie skipuje Hand Day. Hand Day, ha? Okej, dostaliśmy nowy Keyblade. Tymczasem... Planowanie i taktyki. Taktyki. Spanie. Czpanie. Master Yen Sid? Gosh, do you think he'll be able to do it? It's clear you cannot teach a cat to bark. But Merlin and the three good fairies are aiding him in a place that's more temporally flexible. No tak. My hope is that he can at least learn to read it. No tak, Lee ma ogień. On ma taki żywioł, staruchu. Lee uczy się w Hyperbolic Time Chamber. Pretty much. On się uczy w tej komorze ducha i komnacie ducha i czasu z Dragon Balla. They are not new what we were planning. Then he still would need to have been there. Back in the very place and time when the Destiny Islands were lost to darkness. Otherwise, Sora and Riku would have been beyond his reach. Aha, czuję już. Gee, do you really think it's possible Xehanort could have planned things that far in advance? No, as a matter of fact, I do not. But what if he did the same thing as Sora and Riku did, and he jumped through time? For that to work, a version of himself would have had to exist at both Zaczynamy. Destination. Zaczynamy. Not even Xehanort can transport his whole body across vast reaches. Tak, bo Sora i Riku przeskoczyli w czasie do momentu, kiedy Destiny Islands zapadły w darkness. To tak. Oh no. Tylko. I remember, Xehanort did give up his body. It was a version of him that was possessing Riku. No, it cannot be. Could he be that cunning? Possess that kind of foresight? Yen Sid doszedł. If it's all right with you, can I go help Sora and Riku out? How? You cannot enter. Znaczy, Sylwio, on może po prostu nie połączył kropek. If Xehanort really is behind all this, then they won't stay in the dream worlds forever. Eventually, they're gonna reappear somewhere that we can go reach them. And we can even probably guess the place. Follow the hearts, and you'll find the way. That's something Master Aqua told me once. Cześć, Luna.
Luna, ratunku, oni już mówią o time travelu powoli. Ja nie chcę. We're going too. Aw, fellas, you're my best pals. But this time, I really do need to go it alone. The dangers are greater than anything we've ever faced before. To co, Luna, masz już chusteczki? If something were to happen to Sora and Riku and me, why, you'll be the only ones left to keep this world safe. Mickey. Mickey. I was not able to locate Sora. But I sense Riku's presence in the realm between. Trust your heart, and I open your heart. Thank you. I promise I'll bring them both back safe and sound. I see. Zrozumiałe. Dobra. Skończyliśmy Symphony of Sorcery, co oznacza, że powinien nam się odblokować ostatni świat. Nie, może jeszcze będzie, Dim. Zobaczymy, jak będzie w ostatnim świecie, czy znajdą się komponenty. The world that never was. Zdropujemy najpierw jako... Zdropujemy się do Sory może najpierw. O Boże, beczułka. Możemy drop decelerator level 3 dać. Decelerator. 10 sekund najazd Tatarów na pokój. Co cię ominęło? Chyba nic. To, że wchodzimy do The World That Never Was. Przy okazji, która ostatnio była w dwójce. Jako ostatni świat dwójki również. Jest jedno, estetycznie jedno z moich ulubionych lokacji w całej serii. Naprawdę. Jak z tym się walczy? Chyba się zapomniałem, jak się z tym walczy, no. A, to się chyba odbija, nie? Nie, bo jego możemy zdjąć. Okej. Okay. Jego możemy zdjąć. Jego możemy zdjąć teraz. I jego. Dobra, nie wiem jak to zadziałało, ale zadziałało. Atakuj! Sora plus. Sora. Sora, you fuck! Faster! Kto wpadł na pomysł, że to jest dobry pomysł? No kto to zrobił? Nie mogę z tych minigier latających, no tak mi to denerwuje. Jakim cudem? No, ten... Jensith powiedział, że Sora i Riku skoczyli w czasie. I zaczął już mówić o tym, że musi istnieć wersja osoby w miejscu, do którego chce się skoczyć. Tyle już wiemy z tego, co nam powiedział Jensi. To już jest nam ogólnie wiadome. I Miki zdradził, że jest, nie powiedział z imienia kto.
No ale... No... Ale sam fakt, że jest, to jest... Rozumiesz? Czyli można tylko podróżować w ciągu swojego życia, well... Jak to powiedzieć? No właśnie! No to nie jest, Sylwio, prosta zero-jedynkowa kwestia. Wait, isn't this? O. O, Sacred Moon! Is the organization's world sleeping too? No, it can't be. I know I definitely found the seven keyholes already. So I've got to be awake again, and in the real world. But why here? Oh, what's the matter, sleepyhead? Who's there? Show yourself! We jumped through a lot of hoops to get you here. But it looks as if it's gonna pay off. Ksigber. Czy to już boss fight na wstępie? Czy po prostu szybki motyw organizacji? Przyspieszony. You're part of this? Hey, let's hit these plot points. Dzięki stary, że po Roxas po kolei. You must be wondering about your revised itinerary. Why am I here? Not back home. The answer's simple. We brought you to this place. Hijacked your little slumber party before it started. Mm. And ever since, we've been both your companions and your constant guides. Before it started? Oh, the man in the robe! And so that guy in the black coat! And Xemnas! Oh. Bingo! You were able to go back in time to just before your home became a sleeping world, only because a past version of you already existed. To prawda, to się zgadza. Tam był Soras przecież. Tam. In the past, you already met Mr. Robe Guy. I tam był człowiek w szacie. He was there then to make sure you ended up here. Który został tam umieszczony specjalnie po to właśnie. Żeby Sora się znalazł. Who'd ever believe it? Tutaj. Which is why you idiots never saw it coming. You thought you were off doing some kind of test, right? We'll test this. How come you're wearing the same clothes if you're already back home? You are not gonna wake up, okay? Look, there's no real versus dreams anymore. There's just you, us. Podoba mi się jak ten. Podoba mi się jak voice actor ten. Jak voice actor Zigbara zagrał te dialogi. Bardzo ładnie. At least I know who to blame for it. Z życiem to brzmi, nie sztucznie, naturalnie dosyć. Ooh, I see you still got that angry look down. But here is where I tag out. I got just a few more hoops I gotta jump through. Zoom. Huh. O! Toś to, husbando. Come with me. Come. What? I moi drodzy, zaczyna się incepcja swego rodzaju, ponieważ Sora idzie spać we śnie. Tak, chcę, żebyście mieli tego świadomość. O nie! O nie! To model młodego Xehanorta. Yes. Który nie pasuje chronologicznie do niczego. At this point, I still had no idea that I was talking to myself. He cast away his bodily form just to set me on the appointed path. What do you mean? That is Xehanort, reduced to just a heart.
the being you and your friends called. Tak, bo to jest Heartless. Heartless Zeanorta, Ansem, czyli ta forma sercowa, samo serce pozostało. Czyli on może podróżować w czasie. Yes. Nie wiem, czy... The point in time that Zigbar mentioned. On jest wersją Zeanorta postawioną w czasie i Zeanort może się do tego punktu time travelować. Nie? Ansem musi pozostawić ciało, żeby time travelować, czyli jako serce on się nadaje idealnie, więc on się cofnął, zaciągnął ze sobą jego... No, not everything. But remember, i wrócił. Ansem possessed Riku and saw his experiences in real time. So, that could only tell him so much. How did he know I would be here today? Simple. Kairi. Proste, to nie jest proste. Ja to muszę przetłumaczyć ludziom. Co tu się dzieje? Okay, jesteśmy w Traverse Town. W momencie, kiedy Sora tutaj chyba ląduje. What is? Tak czy nie? Co tu się dzieje? Dalej się spukłem. Co się stało? Nie, nie było jeszcze. Ale można się domyśleć już w tym momencie w sumie. You've been here many times. Your first journey. Your voyage through memories. KH1, KH Chain of Memories, KH Coded, Dream Drop Distance. Relived again and again. Like déjà vu. King Mickey? No właśnie, ja jestem przyzwyczajony do mówienia déjà vu. Już. Bicik jest dobry. Déjà vu! Pluto. I've just been in this place before. Nie wiecie jak czytać, to sobie posłuchajcie piosenki. To... To dobry bonus! Zajebisty! No to jest wymuszony drop. Fabularnie. Nie możemy z tym za bardzo nic zrobić. Więc pozwolę sobie może już zawczasu wyposażać się. Dzuki-nuki zostanie. Bind block. Tutaj się odblokował blindness block. A tutaj mamy sleep block, okej. Okay. Nie było jeszcze. Dobra, wracamy w takim razie do Riku. Nie ustawiłem mu deku, bo jestem pierdoła. Wydaje się, że będziemy mieli trochę więcej czasu niż... Dobra, przynajmniej on ma lepszą misję niż Sora. Także właściwie, podsumujmy sobie informacje, które wiemy. Bo to jest ważne, żeby się nie zamotać za chwilę. Więc zasadą podróży w czasie, o której wiemy, są dwie. Po pierwsze, żeby móc podróżować w czasie, trzeba odrzucić swoje ciało. Można podróżować tylko jako serce. Po drugie,
na miejscu jakby musi być wersja osoby, która podróżuje, wersja podróżnika w czasie. Nie musi to być tożsama osoba, wersja, to jest ważne, wersja, dlatego Ansem, czyli Heartless Xehanorta, mógł podróżować w czasie, ponieważ on miał tylko formę serca, powiedzmy. No, bezcielesną formę miał, o, w ten sposób. Bezcielesną formę. Dzięki czemu mógł podróżować w czasie. I znając te dwie zasady, powinno się już w tym momencie móc wywnioskować, jeżeli nie zdradzała to, powiedzmy, fryzura i ogólny wygląd, kim jest Vandor. Zwłaszcza to, że w tej cutscence mówił, że I was already talking to myself. O, oh, sacred distance. Where am I now? De facto, Yen Sid wysłał Sorę i Riku w tył w czasie, więc nie wiem, czy oni podróżowali tam jako serca? Deka? Nie rozumiem trochę, ale... Mógł. Mógł. Mógł, ale no nie wiedział o tym. Ale mógł. Miał taką możliwość przez kilka minut. The World That Never Was ma takie bangier motywy. Sacred Distance jest tak dobry! Ten motyw będzie nam teraz towarzyszył podczas przechodzenia. Keep going. Mamy dwa... drop rzędu dwa. I nawet nie jestem pewien, czy możemy wrócić teraz do Sory. El. Nie było pytania, czy podróżowali. Pytanie było, czy mogli. Więc ja odpowiadam zgodnie z prawdą, że Sora móc mógł. Zobaczymy, czy ten nowy Keyblade... O, 12-14, pewnie, że bierzemy. Tak, wtedy, bo on był Heartlessem przez chwilę, więc pewnie mógł. No i motyw, który leci w walce, czyli Deep Drop. Też jest bangier. Tutaj już jest nie przelewki. Riku ma chyba tutaj 40 poziom walki, on nie jest nawet blisko tego. To trzeba też mieć na uwadze. Ale dajemy radę. Deep Drop to się chyba nazywa. Chyba, nie jestem pewien. Dim, mieliśmy trochę ekspozycyjnych cutscenek o podróżach w czasie. Jak ci nie było, to masz trochę przysrane. I Sora zasnął sobie w środku. I zostaliśmy przerzuceni siłowo na Riku. Po prostu gra nas zmusiła, nie mieliśmy wyboru w tej kwestii za bardzo. Okej. Mamy jakiś rdzeń. Golden Experience Requiem. To jest ten Rebattle Showdown z Swish Swoosh. Podwójny Keyblade. Rebattle Showdown z tej, z rompy.
Tak! Zalecane jest, Sylwio. Nie martw się. Zresztą, to jeszcze nie koniec. To jest dopiero początek. Hyurage dostaliśmy darmową. Nice. Tutaj wszędzie są blokady, I see. Czyli możemy się udać tylko w to miejsce, jak na razie. No ja lubię takie na przykład XD. Może to Kairi dostaje fanfiki? Jestem pod wrażeniem. Sorry, Michał, co? Może trochę. Czy wiecie, że Aerial Recovery nie działa w tej grze? Tak, by the way. I flow motion jest całkiem dobre w sytuacjach, kiedy balony nie pomagają. Riko dostał kolejnego levela. Przyda mu się, przyda na pewno. Ciekawe są te krajobrazy, które teraz zwiedzamy, jakby taką część podmiejską tego całego świata, którego nie było. Zaglądamy, można powiedzieć, pod powierzchnię tego obszaru, które zwiedzaliśmy w Kingdom Hearts 2. Tak, wciskam kwadrat. Ja pamiętam, że tutaj kwadratem tego wciskam, i on mi działa. Z jakiegoś powodu. Tam była rzecz, ja nie pamiętam, co zgarnąłem tutaj. A, bo to jest tak schowane. Dobra. Skrzynka kolejna, dwie nawet. Yeah! Yeah! Kiba Tiger Recipe. Kibo. Tygrys Nadziei. I Elixir. I Rura. Jut. Tutaj możemy zrobić kolejne... Reality Shift. Reality Check. Kiedy wyszło Birth by Sleep? By the way. I teraz możemy... to rozwalić, ale najpierw tę skrzynkę otworzyć w sumie. Dobra, nie tyle. Wszystkie cztery naraz, wow! Birth by Sleep już kładło... Znaczy... Birth by Sleep... trochę kładło podwaliny? Ja... jestem 100% w stanie się zgodzić, że fabuła poszła się pierdolić całkowicie razem z tą grą. Którą tu widzicie. Double Flight dostaliśmy, czyli Double Jumpa. Rychło, kurwa, w czas. Ja jestem jakby absolutnie... świadomy tego, że ta gra wszystko zepsuła, jeżeli chodzi o jakikolwiek consistency. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy zablokowani na Riku. No, powiem ci tak, gra nas przerzuciła na niego, nie? Więc ja na razie nim gram. Ja zamierzam dać mu się zdropować. Sylwio, Dream Drop Distance moim zdaniem fabularnie popsuło tę serię. Bez odwrotu. I ta część była zupełnie niepotrzebna dla całej serii. Tak, moim zdaniem totalnie po prostu popsuło. Była absolutnie w ogóle zupełnie niepotrzebna.
Strata czasu. A ty... Ja się Ichał nazywał, a Teusz to w innym miejscu. Nie, chyba Hitsuru teraz chyba mówi o Birth by Sleep, jeszcze nawiązuje do tego, że ja mówiłem, że BBS dał podwaliny po to, żeby fabuła została popsuta. Z kolei... Jakby tłumaczyli... Nie musi jej go tłumaczyć! Jakby nie wszystko musi być tłumaczone. No i taka jest moja opinia, że czasami są rzeczy, które mogą... Mysterious Figure, czyli super boss w Birth by Sleepie. Którego nie pokazałem, bo... A w sumie mógłbym teraz, bo już mam na niego sposób. Był taki super boss w czarnym płaszczu. Organizacji. I on jest... Nie, bo Luna jeszcze nie chce spoilować, mimo że już wszyscy wiedzą, kto zacz. Czy mógł powstać tajemnicą, nie? Nie wszystkie rzeczy wymagają tłumaczenia. Czasami mogą być po prostu rzeczy, które zostają, żeby, nie wiem, domysłów. Takie jest moje zdanie, oczywiście. Znaczy, Mysterious Figure jest po prostu... Kropki powinny się łączyć w momencie, kiedy dotrzemy do dalszej części ekspozycji tej postaci. Przynajmniej przeciętnie. Jak się nie będą łączyć, no to spokojnie, ja podpowiem, pomogę. To są ściany, które mnie bolą. Ja zapominam, że mam tego double jumpa. Double flight, przepraszam. Teraz. Co ja robię? Dlaczego? Nie, chcę się dać zdropować właśnie teraz. Specjalnie. Bo chcę zobaczyć... Czy przerzuci nas na Sorę, czy nie? Dark Splicer dostaliśmy. Czyli pewnie Riku Only Commandę ataku, czyli na mnie przydatny zupełnie. Dark Splicer. No, to jest chyba Time Splicer w wersji Dark, czyli Time Stop, w którym robi się rachuciachu, czyli bezużyteczny na bossów. Niestety, przykra rzecz. No tak, Sylwia, ale ja też nie będę odkrywał rzeczy przed czasem, bo nie chcę wychodzić przed szereg gry, która dużo rzeczy pokaże sama w ten sposób. Smacznego. Co ja robię? Link portal, nie chcę. Nega Kairi? Co? Co to jest? Shion? No, that makes sense. Nie zajarzyłem, nie wiem dlaczego, ale nie zajarzyłem.
Jezu, to jest przykre, jednocześnie tak zrozumiałe. Ksom. Sean. Bonus time. A zobaczymy, czy Sora się obudzi. Hej, Slayman, w moim 41 stopniu do mnie. Dobrze pracuję. Ajajaj. Dobra, spanko. Możemy przekazać jakieś bonusy. I tak, jesteśmy z powrotem chyba jako Sora. Przynajmniej jesteśmy w jego cutscenkach z powrotem. Wait, Your Majesty! Donald! Goofy! O! Że to nasze ciuchy z dwójki! Najlepszy Sora, by the way! Najlepszy design Sory! Bez dwóch zdań. O, przecież to Namine. Namine, is that you? Wait, Namine! I've got a message for you. I meant to tell you once this was all over. Shion! Huh? Who are you? Why am I... Hey, wait! Roxas! To tam był Roxas! Roxas się tam odzywał! Nightmare's End. Czy mamy trochę inne tutaj shifty? I Sora ma zdecydowanie mniejszy drop, więc może nim pójdziemy dalej. Jesteśmy teraz w Avenue to Dreams. I Sora też powinien sobie zmienić Keyblade'a od razu. Komentowałem na YouTube pod twoim... Kto, że ja? Ale że co? Każde po... Że już nie pamiętam Sylwio, to w chuj dawno było temu. Kiedy ja odpisywałem na komentarze na... A, i Sora dalej ma ten, Sora dalej ma Lunę jako Dreamitera. A zaraz wyposażymy Dzuki Nuki z powrotem. Nie wiem, już mogę tą Kira zdjąć, Kiragę wyposażyć. Na dobrą sprawę. Sora powinien być trochę łatwiej walczyć, bo ma większy poziom. Nie, bo on ma dwie kuragi. Nie no, tak honestly to trzecie kuraga zamiast szóstego balona się przyda bardziej. Moim zdaniem. Jest to dużo bardziej uzasadnione. Zniemy budynki, znowu! Znowu przeprowadzamy dewastację mienia w The World That Never Was. Nic tu się nie zmieniło. Sora jest dalej takim samym. Właśnie, bo Sora może glidować. A czy Sora też może sobie Double Flight'a wyposażyć? Zobaczmy. Czy Riku może sobie High Jump'a wyposażyć? Riku only! You bastards! Bam, 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 bam.
Coś gdzieś wycieka chyba, jakoś płynie ulicami miasta. Masa do ciasta. Come on! Boy! Change party! W każdym sobie zobaczymy, jak Dzukinuki sobie radzi w ability linkach. Sleep block bardzo się przyda. No tak, w Pride Lands było coś podobnego. Jak o tym wspominasz. Wondrous Fantasy. Zobaczę zaraz, czy nie się skraftować może jakiegoś... No. Sylwia, zawstydzasz. Zawstydzasz mnie. To nie jest coś, do czego warto wracać. Sora dostał 40. Spirits create. No koniec! Nie, zostawcie mnie w spokoju! Savage Fantasy, on potrzebuje Brilliant Fantasy, a ten lewek potrzebuje trzech Noble Fantasy. Nie! Infinity jest super! Infinity jest świetnym hakiem Mega Mana 4. Bardzo lubię. Nikt ci nie broni zobaczyć. Możesz sobie szukać na YouTubie. Ej, no wystawimy konto na Enkariu fucking serious. O, zamek. Bardzo ładne ujęcie na zamek, by the way. Patrzcie na to, patrzcie! Są ładne widoki, a nie. Holy hell, dudes. O, to jest ten wieżowiec. Raczej coś, co wygląda jak wieżowiec pamięci. Memory skyscraper. Drag Quack, Richie. Co zrobił YouTube? What? Co za... Buce. How could they? Jeżeli za chwilę boss fight, to będzie boss fight, który powie nam dużo o tym, czy te balony będą się nam spłacać, czy nie. Fajnie z wiatrówki strzelają. A to jest na... Okej, Dzuk, gdzie ty mnie snajpisz teraz? Ja się boję, ja się boję, to, tak to jest. Wow! Yeah.
Nie, bo ja się zastanawiam, czy... Zastanawiam się, czy Dzuk mnie wysnajpił teraz Instagrama, czy... Bo ja zdjęcie z wiatrówką mam tylko na Instagramie. Chyba, że jest jakiś na naszej klasie, o którym nie wiem, i to jest taki what the fuck? A, okej. Okay. To dziwne pozycjonowanie, Google. Ale doxing się uprawia, co nie? Ho, 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 ho. Ha? Team! Team! Are you... Czy ty... Did you really? Did you really just... Holy fuck! Oh! 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 Holy shit! Monka giga! Znaczy tylko to cutscenki? Tak, to cutscenki dalej. Come on, wait up! Who are you? I dalej mamy model Roxas... tego... Roxasa. Best boy! You're... Roxas! I best motyw! How can you be here? Am I dreaming? Come on, say something! This could have been the other way around, huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I've felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person. Sora, see? Hmm. That's why it has to be you. Nagle cały lore Roxasa mu wchodzi naraz. Widać, że... Tak wygląda człowiek, kiedy ogarnia lore Kingdom Heartsów. Tak właśnie, to był przykład. Wezmę sobie witaminę może w tym czasie, żebym nie zapomniał. Witamina K2 plus D3. Not again. Did they cause all this pain? What do you want me to see? Sora, you take the dream. They'll leave you nowhere. Sora noted. You'll never be able to wake up from. I witamina B. Z której strony ją zaczynałem? Witamina Darkness. Witamina D. Żeby D. Tak, lecimy dalej.
Lucky Chocolate. Co tu się odprawia? What the hell? Prawie jak żywe, oddychające miasto, coś w tym stylu. No, tak długo jak mogę przez nie przenawigować flow motion, to w sumie mam wyrąbane. Coś tu będzie jakiś sekrecik. Najwyraźniej nie. O! Jezu, to całe miasto jest przeciwko mnie! Czekaj, trzeba się przez nie przeciąć po prostu. Z wersji bez Snake'i. To miasto momentami przypomina mi coś w pokroju Ringed City z Dark Soulsów, trójki. Albo tego typu rzeczy spod końca właśnie trójki. Snipersi. Albo M. Ten gorek jest M. Proszę mi przestać jeść. Nie, nie przyszedłem. Zamiast Sniper Simonki. Nie idźmy za daleko, może. Ha? Ha? Uspokójmy się. Teraz tutaj tędy. Sim Percy. Tu będzie odbijane chyba. Dobra, tam są kolejni przeciwnicy. Już chciałbym bossa! Walczyliśmy dzisiaj tylko z Czernobogiem. Chcę jeszcze jednego bossa co najmniej dzisiaj zrobić. Niebezpieczną rzecz powiem, ja zastanawiam się, jaką interpretację Snipersi teraz ludzie Snipersiego. Nie wiem. Czym jest Snipersi? Jak to wygląda? Jestem zaintrygowany. Au. Napiszę ci na priv. Okej. Super. Defeat all the... Dobra, niech będzie. O Boże, spadę, spadę. To powinien być trzeci, nie, to jest jeden, to jest liczone jako jeden atak. Gdzie oni są? Tu oni są. Tu jest skrzynka na nie. Yeah, take this.
Done. Dajcie mi skrzynkę. Przy okazji kolejni przeciwnicy tu są. Pegasus Fantasy. Brakuje tylko Pegasus Fantasy tych wszystkich tych składników. Ja nie jestem głodny, ja jadłem dosyć późno obiad dzisiaj. Jabłko sobie wezmę może później w streamie. Alright. Jezu, gdzie jest boss? Ja zaraz będę pomijał te wszystkie encountery i po prostu idę prosto dalej. Mam wrażenie, że gdzieś po drodze będzie boss. Mam wrażenie. Bojowy sprzęt. Take this, hua! 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 To gdzie jest drugi? Nice. Wydaje się, że tu mamy przejść do następnej lokacji. Ale dalej, okej, dobra, widzę save point i widzę sklep, więc to by oznaczało, że zaraz będzie boss. Nightmarish Abyss. Czy też na własną odpowiedzialność? Dobra, co ja sobie szybko zerknę? A nie, mam... Co mnie przeczytam sobie? Okej, okay. Okej, okay. Ciekawe. Wtedy szybko będzie trzeba znaleźć save point dla Riku. No dobra. I'll bite. A to w takim razie zużyję też sobie drop minota od razu, żeby nie paść w trakcie boss fighta. Zuki Nuki, czy zostaje? Zostanie. Nie, jest to dla mnie problemem. Dick move, haha. Odnowię sobie szybko komendy. Ale to ładnie wygląda ten zamek w oddali. Jezu, lubię te konstrukcje, lubię... Cały ten świat jest tak estetycznie przyjemny dla oka dla mnie. Piękna sprawa. No to jazda. Tu powinien być boss. Yep. To Riku i Kairi, nasi bossowie na dzisiaj. Riku, Kairi, I found you. Motyw Ventusa! Kolejne złoto! No tak, bo on przecież tam jest! On też jest w Sorze! Tan taran tan tan tan. Tan taran tan tan. Pam param pam pam pam. Pam para pam pam. Dora, no, you've got to wake up. Dora!
Sorry, ty uparty. Debilu. Jesteśmy przy wieżowcu pamięci, przynajmniej jego sennej wersji, na tę chwilę. O! Destiny Islands. O! Rekapy z Birth by Sleepa. Kiedy Aqua chciała dać ten... ofiarować Keyblade Sora, się rozmyśliła, bo nie chciała, żeby Sora i Riku przychodzili przez to samo, co teraz ich trójka. Aqua hit bell to pastis. No. Ansem! Whoopsie daisy! Wasn't easy putting you into a second sleep, and he almost woke you up. So then, all that stuff I just saw, did you put that in my head? No. That wasn't stuff. It was a dream. The falling asleep part was definitely our bad. But we can't put stuff in your head. Hey, I got an idea. Ask your heart. See if it's got a clue. Well, w sensie, w jakim sensie nie są sobą? That's why I kept going. Oh, thank you, Sora's heart, for pushing him right into our clutches. Aren't hearts great? Steer us wrong every time. You know, right? Because you all have hearts. Axel, and Roxas, and Naminé. Da, girl, nie! I felt what Roxas felt. They laughed together, got mad, and they grieved. You have to have a heart to cry. It's about time you noticed. Indeed. A heart is never lost for good. There may have been variances in our dispositions, but a number of us unquestionably showed signs of a burgeoning replacement. Once born, no, że ta tekstura, no nie. Be nurtured. Our experiments creating Heartless were attempts to control the mind and convince it to renounce its sense of self. But understand, one can banish the heart from the body, but the body will try. Sens tej wypowiedzi jest taki, że nobodies mogą sobie stworzyć serca, wytworzyć własne. And so I knew, even after we were divided into heartless and nobodies, it was just a temporary separation. Why then? Why did you lie to them and tell them they had no hearts? Xemnas and Xehanort formed the organization for a specific reason. Round up a bunch of empty husks, hook them up to Kingdom Hearts, then fill them all with the exact same heart and mind. Translation? They were gonna turn all the members into Xehanort. Thank. Make more Xehanorts? You trick your friends to... Proszę państwa, cała organizacja została stworzona tylko po to, żeby każdy został Xehanortami. No, a Zygmar jest pół Polakiem, pół Xehanortem. On też jest Xehanortem, jest nobody Xehanorta, więc jest trochę Xehanortem również. Most of the original members we had chosen for the organization were inadequate. Tak, większość nie chciała się zrobić w Xehanorta.
kolejnego. To, że chcieli osiągnąć Kingdom Hearts? Chuja, nie. Oni wszyscy musieli być Leonortem. Taki był wielki plan. We have learned of the heart's folly, and we have achieved our goals. Fuck this game. This last excursion has proven to be a worthy closing assignment. A przynajmniej ze mną ma ładny głos. Sexy. Just stop it. You treat people's hearts like bottles on a shelf. They're not. O, swoją drogą, zajebisty motyw. To powinien być motyw Sory. Nie pieprzone motyw walki z Traversą, tylko to, One for All? Nie pamiętam, jak się ten motyw nazywał. Duh. You're strong because of the ties you have with other people. As if the Keyblade would choose a wimp like you. But no pardon. We see much bigger and better things in your future. Nie pamiętam, Jezu. Once you side with us. I know the Keyblade didn't choose. Jak się ten motyw nazywał? I don't care. I'm proud to be a small part of something bigger. A mam go na telefonie, dlatego szukam. The people it did choose. My friends, they are my power. To okno jutsu! Ale to jest super. Those are just words. You lost. Ale go ruszyły te słowa. Fine. See where your power gets you here. Xemnas, he's all yours. Oh, Link to All, okay, Link to All. Czas na zajebiste motywy muzyczne. Znaczy, to wiesz, to się pojawiło tak, wiesz, metafizycznie, Zuk. Oni tam nie byli. Ta projekcja serca. No i co, boss fight z Xemnasem. Recusant, kurwa. Ja wiem już, co to znaczy. Dobra, gdzie jest Xemnas? Trzeba go z balonami. Co on robi? Gdzie on jest? Tam, zapoznać. Zobaczcie, dlatego balony są dobre na... O nie, on się stanuje jeszcze na nim, nie mogę! Dobra. Próbuję leczenia. Leczenia! Dziękuję. Nie no, to jest... coś niesamowitego, co te balony robią. No nie no, ale... A, Los Kurita, no to jest tak dobry motyw! Holy shit! No to jest Irgazm, w tym momencie to jest Irgazm. I tak już będzie do końca gry. Będą coraz lepsze motywy. Ha. Co ja mam zrobić? Myślałem, że zrobiłem reality shifta tutaj. Myślę, że taki był mój plan. O Boże. Okej. Okay. Zaczyna mi się podobać taka gameplay. I to był Xemnas. Dobry boss. Dobrą muzykę miał.
Rek jest... O nie! Okej, okay, musimy sobie przeczytać to wejście w glosariuszu. Jak będziemy mieli okazję. Reki San Sigil. Co to za close-up? Co to za dziwne zbliżenie? You again. You just make it too easy. I know you think you've won, but you lost the moment you dived this far in. You're in the deepest pit of slumber, and you've worn yourself down to nothing. There's no returning to the world above. What do you mean? We told you. It was not the sleeping keyholes that guided you. They are not the reason you are here. Mm-hmm. You've been on a path, one we laid out for you. That sigil on your chest. Oh, tak. To jest też zajebisty podpoint. What? See, that sigil, the X. Kurwa, postawili mu X-a na koszulce i to jest sygnał. Dzięki temu mogą go namierzyć. Why we kept showing up where you were. It's because we po prostu! Ja napisałem gówno, moja koszulka jest zrujnowana! A on postawił X-a i jest zajebiście, ma trackera automatycznego. The 13th Dark Vessel. Why... I... Why was it assured you would come here today? Because I followed my destined path, and I'm here looking at you right now. You can move through time, but time itself is immovable. Today, all of my selves throughout time were meant to gather here. And to welcome you, Sora. As our tak, Sora ma być jakby 13 Xehanortem, basically. These facts cannot be changed. What's gonna... I have now told you all that I know. We are all here, and what the future holds in store is beyond my sight. I will return to my own time, and grow into the man who becomes all these others. While I know this future now that I have lived it, returning to my own time, we'll erase the memories. Tak, basically tak to działa, że oni nie pamiętają swoich podróży w czasie. Still, my appointed path is now etched in my heart, which will first ale wpływają na serce podróżnika w czasu, że serce jakby pamięta, ma sobie zapisane te doświadczenia. Your heart will sleep forever in the folds of darkness, and your body will be another vessel for me. So light gives way to darkness. Good night, Sora. No i dobranoc. Good night, Mr. Xehanort. Oto i on. Na tronie. Jednym z 13 w Where Nothing Gathers. Sylwio! 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 Droga moja Sylwio! To też zostanie wyjaśnione, niestety. To jeszcze zostanie wyjaśnione później. Tak! Tak! To ma znaczenie! On musi mieć konkretnie 13 ciał! By the way, to jest Ventus. Jak widać... Ventus założył mu kondoma na ciemność, basically. Destiny's Union chyba, no. Jakoś tak. Nie, o tak pan... Nieważne. Nic kurwa nie powiem. No właśnie, Dim, ja się powstrzymuję. I chyba w tym momencie kończymy granie Sorą.
Zresztą zobaczcie, że Riku już nie ma wskaźnika dropu. Innymi słowy, już nie możemy dropować. Czyli gramy Riku już do końca. To już jest ten moment. Point of no return. A ja muszę znaleźć save'a. Gdzie ty miałeś save'a, ty? Kaszalocie. Nie zdziwię się, jak go miał na początku lokacji. Nawet wtedy po prostu wrócimy na początek, bo jednak chciałbym zapisać teraz. Także będziemy sobie backtrackować przez ten cały czas. Pewnie zapis miałem bliżej niż to, jak się wra... Oj, to jest na początku luka. A, że w ogóle to wyjaśnią. Tak, wyjaśnią to, wyjaśnią to. Dobra, słuchajcie. W sobotę będzie pewnie stream. Chyba, tak mi się wydaje. Powinien być. W niedzielę na pewno nie ma i w przyszłym tygodniu cały tydzień mi nie ma. Czyli nie będzie... Chociaż tak, cały tydzień. Cały tydzień mi nie ma. Więc... Grał do was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.